Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Lubelska Cafe. Ja nazywam się Krzysztof Boguń, a dzisiaj do studia zaprosiłem wyjątkowego gościa. Jest nim pani Ewa Kaźmierczak. Dzień dobry. Nauczycielka diamentowej drogi, bowiem proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy sobie o buddyzmie. To jest taki dość szeroki temat i na pewno w tych kilkudziesięciu minutach, które mamy do dyspozycji, tego tematu nie wyczerpiemy. Ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka istotnych spraw tutaj poruszymy i przybliżymy je naszym widzom. Jasne. To jak to jest z tym buddyzmem? Wierzyć czy nie wierzyć? Znaczy w buddyzmie właściwie mówimy, ja bym ze swojego doświadczenia medytuję od 12 lat, poznałam swojego nauczyciela Lamę Ole Nidala 12 lat temu podczas olimpiady w Grecji. I tak moja przygoda z buddyzmem się wtedy zaczęła. Od paru lat uczę, podróżuję i uczę. Ja właściwie buddyzmu nigdy bym nie nazwała religią. Jest to, jeśli bym nazwała to kiedykolwiek religią, to religią doświadczenia, ponieważ jest to, buddyzm daje nam nauki i metody do tego, jak być szczęśliwym, jak realizować swój potencjał i jak przynosić pożytek innym. I właściwie jest to religia, jeśli nazywamy to religią doświadczenia, czyli poprzez medytację doświadczamy natury swojego umysłu i właściwie sprawdzamy, czy te nauki zgadzają się z naszym doświadczeniem, czy też nie. I mamy wtedy wybór, czyli nie nazywałabym tego wiarą absolutnie. Zdaje się, że sam Budda kiedyś powiedział, że nie wierzcie tylko dlatego, że powiedział to Budda, tylko sprawdźcie, czy to jest prawda. Dokładnie. Czyli to jest taki nurt, który polega na ciągłym weryfikowaniu tego, co nam się wydaje? Tak, absolutnie. Zresztą Budda powiedział, że wszystko to, czego on nauczał przez całe swoje życie, zgadza się z nauką, z odkryciami naukowymi. I on powiedział, jeśli cokolwiek się nie będzie zgadzało z tym, nawet teraz z kwantową nauką, zawsze stańcie po stronie nauki, nie o tym, co mówię. Na szczęście wszystko się zgadza. No, zaraz obawiam się, że dojdziemy do wielkiego zderzacza hadronu. Proszę mi powiedzieć, jest wiele rzeczy, których z pewnością, tak jak powiedziałem tutaj, nie uda nam się poruszyć, ale jest pani nauczycielką diamentowej drogi. Buddyzmu diamentowej drogi. Tak, właśnie. Co to jest ta diamentowa droga? To znaczy, diamentowa droga jest to buddyzm tybetański. Po inwazji chińskiej w Tybecie wszyscy wielcy Tybetańcy, lamowie musieli uciekać z Tybetu. Większość z nich schroniła się w Indiach czy w Nepalu. I od tamtej pory właściwie mówimy o czterech takich liniach przekazu buddyzmu tybetańskiego i jedną z nich jest linia Kagyu. I w tej linii jakby ta diamentowa droga operuje. Jest to jedna z nauk, jeden z poziomów nauk, który Budda dał na naturę umysłu. A jak to jest z tą najpopularniejszą karmą, która mówi się, że karma do nas wraca, że musimy uważać na to, że to, co przychodzi, to też odchodzi, czy to, co odchodzi, to później do nas wraca. Znaczy jedną z pierwszych nauk, które Budda dał ludziom, były właśnie nauki na temat przyczyny i skutku karmy. To są nauki buddyzmu Hinayany, czy tak zwanej małej drogi. I jakby jest to podstawa buddyzmu, ponieważ w tym momencie buddyzm się zaczyna z rozumienia, że wszystko to, o czym myślimy, o co mówimy, jak działamy, wszystko to do nas wraca. I jest właściwie to tak jak w nauce, cokolwiek projektujemy w przestrzeń, do nas powróci. I Budda mówi tutaj o tak zwanej świadomości magazynującej. To jest jak taki twardy dysk, na którym wszystko to, co zrobiliśmy, jest zapisane w postaci takich ziaren i w momencie, w którym to wysyłamy, to do nas po prostu w pewnym momencie wróci. No nie sposób teraz powiedzieć o tych trzech nurtach w buddyzmie. To, co dzisiaj pomyślimy, jutro powiemy, a pojutrze zrobimy. Dokładnie. Więc projektujemy sobie coś w głowie. Jutro zaczynamy o tym głośno mówić i co? I to się nam ziści? Co jest do tego potrzebne, żeby ten, to, co sobie wyprojektujemy, żeby się zmaterializowało? To znaczy, Budda nauczył też, że zwłaszcza na tym poziomie diamentowej drogi, że cały świat jest projekcją naszego umysłu.
Czyli to nie jest tak, właściwie nie ma obiektywnego świata według buddyzmu. Wszystko to, co postrzegamy, jest naszym umysłem, jest projekcją naszego umysłu, w którym jest dużo przeszkadzających emocji, jeśli nie praktykujemy, jest dużo różnych koncepcji. Co mamy robić z tymi przeszkadzającymi emocjami? Przeszkadzające emocje można przetransformować. Tak naprawdę, znowu na poziomie diamentowej drogi mówimy, że wszystkie przeszkadzające mądrości są to potencjały, są to mądrości, które są zawarte w naszym umyśle. Więc jeśli na przykład przeżywamy gniew, czy przeżywamy jakieś przywiązanie, czy zazdrość, jest to błędne przeżywanie pewnych energii, które są obecne w naszym umyśle. Mamy je odpędzić od siebie jak najszybciej? Absolutnie nie, bo one są naturą, ponieważ umysł jest bardzo dynamiczny, wydarza się w nich bardzo dużo przeróżnych, fantastycznych rzeczy, więc nie chodzi o to, żeby się niczego pozbywać. Niczego mamy się nie pozbywać z umysłu, mamy właściwie tylko usunąć zasłony i nauczyć się przeżywać te emocje w odpowiedni sposób, a jedyną drogą jest właśnie medytacja. Dlatego w naszych ośrodkach przede wszystkim będziemy medytować, ponieważ chcemy doświadczać tego, cokolwiek się uczymy, cokolwiek przeczytamy w książce, cokolwiek nasz nauczyciel nam powie, za chwilę musimy usiąść na poduszce medytacyjnej i sprawdzić to, czy to się zgadza. Dążymy do oświecenia, tak? Jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy do tego stanu wyjątkowego, nieprawdopodobnie mogli dojrzeć do niego? Wydaje mi się, że to są przede wszystkim trzy podstawowe rzeczy, czyli metoda, medytacja, czy musimy medytować, ponieważ medytacja to jest takie jakby, wiem, że dla wielu ludzi jest to egzotyczna rzecz, bo to kojarzy się z siedzeniem w jaskini w pozycji lotosu, ale niekoniecznie. To można medytować, jeśli ktoś nie może siedzieć w lotosie na krześle po prostu. Chodzi o to, że jest to takie pewne laboratorium. Po raz pierwszy siadamy i spoglądamy w swój umysł, ponieważ zazwyczaj jesteśmy strasznie rozproszeni tym, co się dzieje na zewnątrz, światem zewnętrznym. Natomiast medytacja jest to moment, w którym po raz pierwszy spoglądamy, co się tak naprawdę wydarza w moim umyśle, jakie ja mam myśli, czy ja żyję w teraźniejszości, czy w przeszłości. Większość z nas żyje w przeszłości lub w przyszłości. Cały czas się martwimy o tym. No właśnie, trochę tutaj rykoszecikiem zahaczamy o reinkarnację. Jest coś takiego, że wydaje nam się, że w poprzednim życiu robiliśmy coś, jest takie jakieś déjà vu, że coś, co dzisiaj się wydarzyło, też mamy wrażenie, że wydarzyło się kiedyś. Jak to jest w buddyzmie? W buddyzmie wierzymy. Budda nauczał o tym, że jest sześć stanów egzystencji. W zależności są to stany egzystencji, które tak naprawdę są stanami umysłu i w zależności od tego, w jaki sposób funkcjonowaliśmy w obecnym życiu, ogólnie mówimy o tym, że cokolwiek robiliśmy w przeszłości, cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, jest nasza teraźniejszość jest tego kwintesencją. Cokolwiek robimy teraz, wydarzy się w przyszłości, czyli jakkolwiek budujemy życie, czy działamy pozytywnie, czy negatywnie, to będzie miało konsekwencje na nasze przyszłe odrodzenie. Czy ma to absolutny sens po prostu? Jeśli w coś wierzymy, przyjmujemy, że to istnieje, to przyjmujemy... Sprawdzamy. To przyjmujemy też starość, przyjmujemy też choroby, przyjmujemy też różnego rodzaju ograniczenia. Czy to jest dobre podejście? Jak najbardziej, ponieważ sama śmierć dla buddysty jest po prostu transformacją. To nie jest nic strasznego. Dla wielu wielkich joginów w Tybecie śmierć była wielką przygodą, wielkim możliwością osiągnięcia oświecenia, bo są to mamy też metody, dzięki którym możemy osiągnąć oświecenie podczas śmierci, także... No niektórzy buddyści przechodzą, odrzucając życie, w stan nirwany, tak? Znaczy... Nie wiem, którzy, ale my nie odrzucamy życia, my w pełni otwieramy się na życie, chcemy funkcjonować w społeczeństwie, mieć dobre prace, realizować swoje potencjały, swoje talenty i być pożytecznym, a w międzyczasie realizować naturę umysłu i dążyć do oświecenia. Spotkałem się z takim sformułowaniem buddyzm tybetański, to znaczy, że są jakieś jeszcze inne poza tym? To znaczy, z Tybetu?
Budda nauczał, Budda urodził się w Nepalu, w dzisiejszym Nepalu, w Lumbini. I on głównie nauczał w Indiach. Te jego nauki się rozproszyły po całych Indiach. Natomiast podczas różnych inwazji też muzułmańskich buddyzm w tych Indiach umierał. I w pewnym momencie, to było chyba w VIII wieku, był taki wielki lama Guru Rinpoche. On po raz pierwszy te nauki przeniósł do Tybetu. I to jest ta najstarsza szkoła, szkoła nazywana szkoła Nyingmapów, która pracuje głównie z gniewem, z dumą, jako przeszkadzającą emocją. I potem w XI wieku po raz drugi te nauki dotarły do Tybetu. To był Marpa, to jest nasza linia przekazu, linia Kagyu. Więc te nauki z Indii były przenoszone do Tybetu i tam w lokalnych okolicznościach jakby te nauczyciele rozprzestrzeniali te nauki też. Bo tak naprawdę, jeśli mówimy o buddyzmie, ważne jest, żeby wiedzieć o tym, że nie naucza się, Budda nie nauczał dla samego nauczania, że nie ma czegoś takiego, że Budda się urodził i stwierdził, będę nauczycielem, bo chcę przekazać... On przede wszystkim był zwykłym człowiekiem. Był zwykłym człowiekiem, Był namacalny, przekazać. Tak. Natomiast on nauczał, ponieważ zobaczył, że ludzie tego potrzebują i dał na przykład trzy różne rodzaje nauk, małej drogi, wielkiej drogi, diamentowej drogi, ze względu na to, czego potrzebowali Pani ludzie. Pani jest już na tym najwyższym etapie. Tak, mam nadzieję, tak. Czy na tym najwyższym etapie można dokonać retrospekcji kilku żyć poprzedzających? Normalnie słyszałem, że możemy sobie gdzieś tam przypomnieć pewne epizody z życia, które mieliśmy, z życia poprzedzającego to, w którym teraz egzystujemy. Znaleźliśmy się. Czy na tym wyższym etapie medytacji można zajrzeć jeszcze bardziej w głąb siebie? Na pewno tak, mi tego się jeszcze nie udało, ale do tego potrzeba ogromnej ilości godzin medytacji, żeby tego dokonać, natomiast moi nauczyciele są w stanie to zrobić. Jest Pani Polką, mieszka Pani w Wielkiej Brytanii, tak. Z tego co wiem. Tak. Czy dlatego się Pani przeniosła, że tutaj nie było dogodnych warunków? No jesteśmy krajem katolickim, mocno chrześcijańskim. Znaczy, wydaje mi się, że w tym momencie w Polsce buddyzm kwitnie, mamy bardzo dużo, właściwie każde duże miasto w Polsce ma ośrodek buddyjski. Tak naprawdę w Anglii jest mniej tych ośrodków niż w Polsce. Ja przeniosłam się ze względów prywatnych. Aha, ze względów prywatnych. Ze względów prywatnych. Proszę mi powiedzieć, pan Kasila, to jest takich 5 reguł obyczajowych w buddyzmie? Nie słyszałam o nich. Nie słyszała pani o nich. Ja przyznam się szczerze, że przygotowując się do tego programu, przeczytałem książkę pani nauczyciela duchowego. I tam właśnie spotkałem takie sformułowanie. Pan Kasila. 5 reguł obyczajów. Może zajrzymy wspólnie po programie. Jak pani myśli, czy to, że wiele religii jest, powiedziałbym, tak bardzo mocno osadzonych w swoich korzeniach, że nie dopuszcza nawet jakiegoś elementu, marginesu, takiej swobody. Mówię tutaj też o chrześcijaństwie, największym fanatyzmem, wiadomo, która religia teraz w obliczu zresztą zagrożenia w Europie się cechuje. Ale jak pani uważa, czy to dobrze, że nie potrafimy się z siebie śmiać? Czy ten taki fanatyzm religijny nie przeszkadza w tym, żeby się naprawdę otworzyć? Wydaje mi się, że przeszkadza, ale fanatyzm religijny prawdopodobnie bierze się ze strachu, z dużą ilością przeszkadzających emocji, czy jakichś takich przeciwnych koncepcji, która zamyka nas w jakimś pudełku i każe w nim tkwić. Buddyzm wręcz przeciwnie, otwiera to pudełko i pokazuje, jaki jest piękny świat i propaguje tolerancję. Oczywiście, jeżeli to, co się wydarza, jest pożyteczne, jest dobre, jeśli nie, to nie. Słyszałem też i czytałem o tym, że w buddyzmie są bogowie, boginie, demony. To znaczy, powiedziałabym, nie ma. Natomiast jeśli spojrzymy w kulturowy aspekt buddyzmu tybetańskiego, wiadomo,
każda religia przechodzi przez różne etapy i są to pewnego rodzaju legendy, przypowieści czy sztuka. I można to też błędnie odczytać. Podejrzewam, że było to błędnie odczytywane przez praktykujących, czy przez ludzi patrzących na to z zewnątrz. My nigdy nie mówimy o bogach czy o boginiach, mówimy o takie może też egzotyczne słowo idam, czyli o wypromieniowaniu własnego umysłu, czyli te wszystkie postaci, które prawdopodobnie podobne są do bogów, do bogiń, są to aspekty naszego własnego umysłu, na które my medytujemy, ponieważ chcemy je w sobie przebudzić. I one muszą się w jakiś sposób wyrazić, sposób, w który możemy się z nimi skontaktować, więc jeśli to jest przepiękna postać męska czy kobieca, czemu nie? A jak to jest z aurą? Otacza nas albo dobra, albo zła aura. Jak to wyczuć w drugim człowieku? Ja nie postrzegam aury, więc nie. Podejrzewam, że to jest pewien rodzaj może energii, pewien rodzaj wibracji, pewien rodzaj tego, że to, co mamy w sobie, przyciągamy. To, o czym mówiłam na początku, że świat jest projekcją naszego umysłu, więc cokolwiek mamy w środku, jakąkolwiek wibrację, to będziemy albo postrzegać, albo przyciągać do siebie. Mówi pani, że pracujemy nad tymi negatywnymi emocjami, nad złą energią poprzez medytację. Co w pani życiu konkretnie zmienił buddyzm i co dają pani właśnie te medytacje? Przede wszystkim medytacja, co się wydarzy w medytacji, to jest to, że tak jak już na początku próbowałam powiedzieć, zbudujemy dystans, czyli zobaczymy, co tak naprawdę się wydarza w naszym umyśle, jakie mamy emocje, jakie mamy koncepcje, czy jest tam coś pozytywnego, czy negatywnego. Będziemy w stanie to jakby oszacować, ponieważ większość ludzi uważa, że są swoimi myślami. Na przykład myśl jestem głupia, czy jestem głupi, czy jestem gruby, czy jestem te myśli, z którymi się identyfikujemy, natomiast jest to tylko myśl. Myśl się pojawia, przejawia się i znika. I w medytacji będziemy w stanie zobaczyć to i będziemy w stanie wybrać pozytywne myśli, pozytywne zdarzenia, jeśli chcemy, a nie reagować, nie to, że kompletnie odsuwać, tylko nie reagować na negatywne rzeczy. W ten sposób też na przykład, jeśli chodzi o depresję, ludzie mają po prostu niesamowitą ilość bardzo negatywnych myśli, nie potrafią sobie rady dać z tym. I identyfikują się z tym i z tego powodu tkwią w takich stanach. Natomiast medytacja pozwala nam oszacować, zobaczyć, budować dystans. W tym momencie, jak mamy dystans, możemy się identyfikować z tymi pozytywnymi właściwościami, które są w naszym umyśle. Czyli w tym momencie mówimy o nieustraszoności, o radości i o aktywnym współczuciu. Czy każdy może medytować? Trzeba być buddystą, żeby medytować? Każdy może medytować, każdy ma naturę Buddy. Nie, to brzmi egzotycznie, ale każdy ma to, każdy może osiągnąć oświecenie, każdy ma ten potencjał. Natomiast mówimy, że buddyzm zaczyna się tam, gdzie kończy się psychologia. Czyli ktoś, kto ma jakieś psychologiczne problemy, najpierw musi dotrzeć do takiego momentu bardziej pozytywnego, żeby móc zająć się medytacją. Trzeba załatwić wszystkie sprawy wewnątrz siebie, tak? Tak, ale dlatego, że w momencie, w którym usiądziemy do medytacji, będziemy patrzeć tylko na bardzo negatywne wrażenia. I to będzie prawdopodobnie zbyt ciężkie, oszałamiające i ta medytacja nie przyniesie skutku. W jaki sposób medytacja się odbywa i co jest potrzebne oprócz poduszki medytacyjnej? To znaczy w naszych ośrodkach buddyjskich stosujemy przede wszystkim metodę guru jogi, czyli identyfikacji na naszego nauczyciela. Naszym głównym nauczycielem jest Lama Ole Nydal. On uzyskał wszystkie swoje przekazy od 16 karmapy, który był wspaniałym joginem w Tybecie, który jest dzierżawcą, był dzierżawcą linii Kagyu tybetańskiego buddyzmu. I my medytujemy na postać 16 karmapy, przy czym nie medytujemy na niego jako na człowieka, tylko medytujemy na niego jako kogoś, kto osiągnął oświecenie i utożsamiamy się, identyfikujemy się z jego oświeconymi aspektami umysłu. A sama joga wspiera, pomaga
Oprócz tego, że ćwiczy ciało, ćwiczy też umysł? Znaczy joga jest czymś innym. Joga pochodzi z Indii, czy w tym momencie są przeróżne rodzaje jogi. I my zawsze myślimy, nie mieszamy tego, że medytacja tybetańska, buddyjska jest oddzielną rzeczą. Jeśli ktoś chce ćwiczyć jogę, jest to zupełnie inny system też energetyczny, więc my nie ćwiczymy jogi. Forma jest pustką, a pustka jest formą. Trochę mi to przypomina, byt jest bytem, a byt jest, a nie bytu nie ma. Gdybyśmy tak trochę poczytali Władysława Tatarkiewicza również. Co się kryje pod tym sformułowaniem? Pod tym sformułowaniem kryje się wolność. Pod tym sformułowaniem kryje się wyzwolenie, ponieważ są to ogromna ilość nauk na teorię pustki, przestrzeni. Natomiast mój sposób rozumienia jest tego, że wszystko się zmienia, że nic nie jest trwałe. Nic nie jest trwałe, rzeczy powstają, rozwijają się i umierają, czy przemijają. I w momencie, w którym zrozumiemy to, nie tylko intelektualnie, poprzez nasze doświadczenie, wtedy pojawia się mądrość w naszym umyśle. I wtedy jesteśmy w stanie naprawdę dobrze funkcjonować, ponieważ nie przyczepiamy się do rzeczy, nie cierpimy. Tak sobie myślę teraz, w religii chrześcijańskiej, w katolicyzmie najważniejsza jest, powiedziałbym, wiara, ale w tej wierze ta wiara opiera się na miłości, prawda? A tutaj na empiryzmie, na doświadczeniu chyba. Jakby pani to ujęła? Jakie są różnice? Tutaj mamy miłość, a w buddyzmie co jest najistotniejsze? W buddyzmie... Mądrość? W buddyzmie też zależy od... Zależy od drogi. Zależy od drogi, zależy od naszych właściwości, co możemy tak naprawdę zrealizować. Mówimy na przykład na poziomie tej wielkiej drogi o współczuciu i mądrości. I mówimy o miłości w chrześcijaństwie, natomiast buddyzm mówi też, że obok miłości musi być mądrość. Ponieważ mądrość jest porównywana do oczu, miłość czy współczucie, my używamy słowa współczucie, które jest tak naprawdę, znaczy to samo co miłość. Współczucie to są nogi. Jeśli nie mamy oczu, nie mamy mądrości, tylko mamy nogi, możemy błądzić i możemy, to jest taka miłość, która jest kojarzona z litością i nie zazwyczaj jest to pozytywna rzecz, ponieważ może przynieść dużo, dużo niepozytywnych rezultatów. Jeśli mamy tylko oczy, nie mamy nóg, czyli mamy tylko mądrość, nie mamy współczucia miłości, wiemy co się wydarzy, ale nic nie robimy, potrzebujemy obu, czy potrzebujemy i współczucia i mądrości. Przepraszam, że zadam takie zbyt może osobiste pytanie. Pani wyrosła w wierze chrześcijańskiej. Co spowodowało, że postanowiła pani przejść na buddyzm? To, że nie wiadomo, że jak się dorasta, jest się nastolatkiem, przechodzi się przez różne przemiany, poszukuje się różnych rzeczy. To, że nie chciałam wierzyć w... Osoba pewnego Boga nie była dla mnie przekonująca. Sposób, w jaki też niestety w kościele, czy księża, czy rzeczy, które się wydarzały, nie były przekonujące dla mnie. Sama teoria tej miłości Chrystusowej była przekonująca, natomiast podejrzewam, że brakowało mi... Czyli z tymi dogmatami wiary nie bardzo pani sobie mogła poradzić, tak? Nie to, że nie mogłam sobie poradzić, niekoniecznie to mi jakby... mnie dotykało, czym mogłabym żyć. Jestem bardzo taką... Pragmatyczną osobą? Pragmatyczną, ale też szczerą ze sobą. Nie jestem w stanie funkcjonować w czymś, czy praktykować czegoś, czego nie rozumiem, albo nie. Jest to tylko formą. No chciałbym to podsumować, że nie chciałam się tak męczyć, bo mamy tylko jedno życie, ale przecież w buddyzmie nie mamy tylko jednego życia. I tak na podsumowanie naszej rozmowy, bo mam nadzieję, że tutaj sporo kwestii poruszyliśmy i wyjaśniliśmy naszym widzom. Co buddyzm zmienił w takim razie w pani życiu? To, że przede wszystkim stajesz się bardziej, bardziej radosnym, że doceniasz wszystko to, co masz, że na takim bardzo praktycznym poziomie możesz realizować swoje marzenia, że nie ma żadnych ograniczeń. To, że
bardziej staram się pomagać innym, widzę sens w tym, że nie jestem tylko jednostką, nie jestem tylko sama, żyję w społeczeństwie, żyję wśród innych i oni są tak samo ważni jak ja. I to pomaganie, bycie pożytecznym jest przynosi niesamowitą ilość radości i pozytywnych wrażeń. I to, że jest to wspaniała przygoda, określałam to przygodą. Oczekiwałem odpowiedzi raczej, że uzyskałam wewnętrzny spokój. Także. Tak. Mi się wydaje, że ten spokój zawsze był. Każdy ma ten spokój, ale jakby na poziomie tej diamentowej drogi nie tylko chodzi o spokój, ale chodzi o to też, żeby pomagać innym. Żeby proszę być Państwa, pożytecznym. Wspaniałe przesłanie tej filozofii buddyzmu. Chodzi o to, żeby pomagać innym. Niech będzie podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmawiałem moim i Państwa gościem była pani Ewa Kaźmierczak, nauczycielka diamentowej drogi. Porozmawialiśmy sobie o buddyzmie i mam nadzieję, że przynajmniej cokolwiek Państwu ta nasza rozmowa przybliżyła tematykę tej, chociaż pani nie mówi, to jednak religii. Dziękuję pani za Dziękuję wizytę bardzo. W studiu. Do widzenia Państwu. Do widzenia.